Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, dzisiejszy film to jest właśnie film z Sopotu. Obiecywałam, że w tym tygodniu taki film się pojawi, więc w tamtym tygodniu był Białystok, dzisiaj jest Sopot. I po kolei będziecie widzieli, co też takiego się działo. Ogólnie rzecz biorąc, razem z Natalką, z jej mężem i z Albertem pojechaliśmy do wspaniałej Ani, która jest moją stałą obserwatorką tutaj na moim kanale. Dostałam od Ani zaproszenie. No i z tego zaproszenia skorzystaliśmy w sumie wszyscy. Spędziliśmy bardzo miło czas. Ania jest wspaniałą osobą, będzie też na moim filmiku. Chyba w tej dalszej części, bo tutaj będę najpierw Wam pokazywała stylizację. I tak, kochani, byłyśmy z Natalką i z Anią w czterech lumpeksach. Ledwo zdążyłyśmy, ponieważ była to sobota i otwarte były do godziny 15. Więc my przyjechaliśmy o 14 do Sopotu, dlatego że staliśmy w Gdańsku trochę w korkach. No i było bardzo mało czasu, ale słuchajcie, w godzinę udało nam się odwiedzić cztery lumpeksy. Sporo rzeczy kupiłam i też bardzo wśród tych rzeczy jest taka perełka. Dwie torebki już Wam wcześniej pokazywałam i jeszcze coś Wam tak naprawdę już z zakupów z Sopotu prezentowałam we wcześniejszych filmach, więc te rzeczy się już oczywiście tutaj nie pojawią. Też nie chciałam, żeby ten filmik był dość długi. I kochani, więc tak, najpierw były lumpeksy. Później sobie zwiedzaliśmy trochę Sopot, następnie o 19 godzinie było spa. Ania zaprosiła 11 osób, 11 wspaniałych kobiet, które poznałyśmy i naprawdę bardzo fajnie spędziłyśmy wspólnie czas. Dziewczyny się zrelaksowały, też my poznałyśmy nowe, wspaniałe osoby i to jest po prostu piękne, że dzięki tak naprawdę Ani, dzięki temu kanałowi, dzięki temu, że tutaj dla Was nagrywam, mogę poznawać fajne osoby, możemy wymieniać się naszymi doświadczeniami. Ogólnie fajnie się zrelaksowały dziewczyny i też myślę, że były zadowolone, dlatego że następnego dnia starałam się do nich, właściwie nie następnego, za dwa dni się do nich odezwałam, do każdej z dziewczyn i pytałam, jak wrażenia, także było naprawdę pozytywnie, były pozytywnie zaskoczone i z tego powodu bardzo się cieszę. Następnie już po spa, no to wiadomo, poszliśmy już spać, bo było bardzo późno, a następnego dnia wyruszyliśmy znowu zwiedzać i zaszliśmy do wspaniałej kawiarni i słuchajcie, tutaj szczerze Wam powiem, może nie znam się na mięsach, może nie znam się na jakichś potrawach, jestem bardziej taką osobą wolę kuchnię taką tradycyjną, natomiast na słodyczach znam się bardzo dobrze, bo jem je w dużych ilościach, jestem takim wręcz smakoszem, lubię ciasta, uwielbiam po prostu jakieś takie lody, bezy, wszystko po prostu co słodkie to uwielbiam. No i zaszliśmy do wspaniałej kawiarni w Sopocie, która nazywa się Mamma Mia Cafe Sopot i słuchajcie, po prostu tam było wyśmienite jedzenie. Będzie też wstawka z tej kawiarni, jak sobie tam jem przepyszną bezę. I jeżeli ktoś wybiera się do Sopotu, to tam koniecznie zajdźcie, bo nie dość, że jest przepiękny widok. Restauracja jest tak wysoko, wiecie, na samej górze, tak jakby wjeżdża się windą i mamy przepiękny widok na morze i na molo, na wszystko, co się pięknego tam po prostu dzieje. Widok jest cudowny, jest przemiła obsługa, no i jedzenie jest wyśmienite. Słuchajcie, te słodycze po prostu, ja bym mogła zjeść tego więcej, ale no wiadomo, wszystko się w moim brzuszku też nie zmieściło. Natomiast kawa, beza, lody, wyśmienite. Warto tam zajrzeć, jeżeli się zastanawiacie, no to tam koniecznie zajdźcie na ciasto, na coś takiego słodkiego, na kawkę, bo będziecie zachwyceni. I tam bardzo dużo ludzi przychodzi, też jak my byliśmy, to naprawdę sporo osób tak jakby czekało, bo tam jest wyśmienite to jedzonko, wyśmienite. Bardzo Wam polecam, naprawdę. Mamma Mia Cafe Sopot. I jeszcze z moich takich odczuć, jeżeli chodzi o Sopot, to tam są przemili ludzie, naprawdę. I ja bym właśnie powiedziała, że u mnie w mieście
nie obrażając tutaj łomżyniaków, ale często ludzie są tacy bardziej, nie uśmiechamy się za bardzo, znaczy ja się uśmiecham, ale tak ogólnie nie uśmiechają się ludzie, których tutaj w Łomży spotykam, rzadko kiedy, a tam w Sopocie właśnie widziałam same uśmiechnięte buzie, panie w second handach były przemiłe, także to są moje takie odczucia i mam nadzieję, że jeszcze wybierzemy się w lipcu, może Ania jeszcze zechce się z nami spotkać, to znowu się wybierzemy, a co? Zobaczymy. Dobra, teraz pokażę Wam stylizację na początek, a później po kolei będziemy, wiecie, się przenosić w te wszystkie miejsca, które tak naprawdę odwiedziliśmy. Więc pierwsza rzecz, którą mam na sobie, to jest koszula w kolorze takim pomarańczowym, na pograniczu pomarańczu i czerwieni. I tę koszulę dostałam od Ani. Występuje ona w dzisiejszym filmie, bo jakby nie patrzeć, pochodzi z Sopotu. Więc bardzo mi się przyda ta koszula, Aniu, bardzo Ci za nią dziękuję. I mam na sobie dżinsy, o dziwo, bo też jakoś ostatnio je polubiłam. Rzadko, co prawda, zakładam spodnie dżinsowe, to się nie zmieniło, ale jakoś tak do tej koszuli bardzo mi się one spodobały. Założyłam też do tego moje pomarańczowe szpilki. Stylizacja bardzo prosta, ale taka na szybko. Na przykład po nagraniu tego filmu, Wy będziecie go oglądać wieczorem, ale jest dość wcześnie, więc ja jeszcze planuję sobie jechać na zakupy do Lumpeksu. Także taka stylizacja na szybko, bo trochę nam się zepsuła pogoda. Więc idealna, ta stylizacja jest idealna na dzisiejszą aurę u mnie panującą. Dobra. Kochani, kolejna rzecz to jest taka bluzka, która jest z H&M. Kupiłam ją chyba w drugim lumpeksie i bardzo ta bluzka mi się spodobała. Znalazła mi ją Natalka i powiem Wam, że bardzo fajny jest to materiał. Jest ona w rozmiarze L, kolor beżowy, ale podoba mi się jej kształt. Jest taka dziwna, taka inna. I pierwsze, co Natalia powiedziała, Asiu, mam dla Ciebie dziwną bluzkę. Moja przyjaciółka zawsze jak coś dla mnie znajdzie, to mówi, Asiu, mam coś dla Ciebie dziwnego. To jest sygnał, że znalazła coś naprawdę dla mnie, że ta rzecz będzie spełniała moje wszelkie oczekiwania. No takie hasło już mamy. Więc dziwną rzecz dla Ciebie znalazłam i już wiedziałam, że to będzie coś, co na pewno przypadnie mi do gustu. I ta stylizacja, która Wam się wyświetli, będzie składała się z dwóch składników tak naprawdę, bo jakoś tak te dwie rzeczy ze sobą dopasowałam. Jeszcze pokażę Wam za chwilę spódnicę. No i jeszcze, jeżeli miałabym coś więcej powiedzieć na temat tej bluzki, to ona fajnie się układa na sylwetce. Też można ją fajnie tutaj sobie wpuszczać do środka, czyli regulować przód, tył, w zależności od tego, jaki dół będę miała. Akurat do tej spódnicy postanowiłam kawałek z przodu tej bluzki sobie wpuścić do środka, a do dżinsów też ona inaczej zupełnie wygląda. Do spodni takich bardziej eleganckich też inaczej wygląda, wtedy niczego nie wpuszczam. Także tutaj wszelkie różne modyfikacje można robić z tą bluzką. Taka spódnica ołówkowa, która jest w kwiaty, we wzory. W tych sklepach było ogólnie w sobotę minus 30%, ale nie na każdą rzecz. To trzeba było, jakby to było takie odniesienie tylko do rzeczy, które mają czerwone metki, czy też czarne, już nie pamiętam. Także nie wszystko było minus 30%, nie wszystko kosztowało minus 30%. Także powiem Wam, że ogólnie rzecz biorąc, zakupy bardzo mi się podobały i ja uważam, że w każdym mieście naprawdę coś można sobie znaleźć, zwłaszcza, że sobota była dniem takim wyprzedażowym, no bo minus 30%, więc już kobietki na pewno rano zrobiły jakieś zakupy, ale też można było znaleźć coś dla siebie, więc ta spódnica ogólnie bardzo mi się podoba, przyda mi się teraz na nasze wyjazdy takie, powiedzmy, biznesowe. Bardzo lubię kształt. Taki właśnie ołówkowa, dopasowana, chociaż dół troszeczkę jeszcze sobie mogę zwęzić, zapinana na zamek, wygodna i tyle. Kolejna stylizacja to również dwa składniki i tutaj spódnica taka z ekoskóry. Słuchajcie, moja skórzana spódnica, którą dostałam tak naprawdę w prezencie od jednej z moich wspaniałych obserwatorek, niestety się trochę zniszczyła, a właściwie z tyłu oderwała się napa i trochę zepsuł mi się zamek. To się da naprawić, ja na pewno to naprawię, bo tamtą spódnicę kocham, więc chciałam sobie czym się zastąpić. No nie udało mi się znaleźć, co prawda skórzanej spódnicy, poluję na właśnie czarną, taką skórzaną spódnicę, bardzo taką klasyczną, ale kupiłam sobie taką z ekoskóry, która była nowa z metką, więc też jestem gdzieś zadowolona. Co prawda tamta moja czarna jest trochę dłuższa i bardziej dopasowana, tej nie mam zamiaru zwężać,
dlatego że ekoskóra lubi się później, w momencie kiedy za bardzo zwęzimy, no to później ona zaczyna pękać, więc nie chcę tego, żeby tak się zadziało, dlatego zostawiam ją w takiej formie, w jakiej jest, ale też gdzieś na pewno mi się przyda. I kochani, taka czarna bluzka marki Buchu, rozmiar 8, nie, 34 albo 36, ciężko tutaj to rozczytać. Podoba mi się kształt tej bluzki, teraz też jak najbardziej na takie wszystkie moje, wszelkie moje spotkania. No i do tej czarnej spódnicy, czyli tak na czarno, ale gdzieś tutaj czuję się dość elegancko. Założyłam do tego czerwoną, znaczy ubrałam czerwoną torebkę, żeby tak trochę było bardziej elegancko i buty, takie sandałki z czerwonym, takim czerwono-czarnym serduszkiem, więc tu już stanowi to jakieś ożywienie, ale ogólnie jest to taka stylizacja bardziej, powiedzmy, elegancka, dobrze się w tym czuję, elegancko-ekstrawagancka, no dobra, niech będzie. Więc bluzka też jest bardzo fajnie uszyta, z tyłu tak się prezentuje, tutaj mamy też wiązanie, dzięki czemu mogę sobie wyregulować fajnie talię. Wiecie, podkreślić tak jak chcę. Kolejna rzecz to jest bluzka taka bordowa na jedno ramię zakładana. Kiedyś takie bluzki były bardzo modne, nie wiem, w latach chyba 90., nieważne, ale ja bardzo lubiłam takie rzeczy. Pamiętam, że taki to był szał na te bluzki. Może się mylę, może nie lata 90., ale na pewno miałam dużo takich bluzek na jedno ramię. No i słuchajcie, gdzieś to mi się przypomniało, ta bluzka bardzo ładnie się prezentuje, jest, ma fajny kolor. No i tutaj stylizacja taka, powiedzmy, trochę bardziej wieczorowa na taką imprezę, na przykład jakieś urodziny u znajomych, coś takiego. Założyłam do niej taką pazłotkową spódnicę, ostatnio Wam ją chyba pokazywałam, więc bordo bardzo ładnie wygląda z takim sreberkiem. Gdzieś tutaj się te rzeczy fajnie uzupełniają. Też właśnie bluzka, kolor tej bluzki sprawia, że ta spódnica jest taka bardziej uszlachetniona, jak ja to mówię, więc wszystko jest ok. No i słuchajcie, spodobała mi się ta bluzka, spodobała mi się w ogóle ta forma. Nie wiem, czy teraz nie będę polowała na bluzki na jedno ramię, a tak naprawdę ciężko jest takie znaleźć, słuchajcie. Więc to jest takie dla mnie wyzwanie, jeżeli chodzi o zakupy w lumpeksach. Teraz, kochani, właśnie perełka, o której wspominałam na początku tego filmu. Kupiłam sobie taki przepiękny kardigan, który kosztował niemało. Jest on wykonany z angory. Jest to taki, jest ogólnie w składzie takim, ma skład szlachetny, bo jest tutaj też wełna, więc ja go prałam ręcznie, tak bardzo, bardzo delikatnie. Jest cudowny. Zobaczcie, w jaki sposób on jest ozdobiony, więc to jest taki naprawdę taki wyjątkowy kardigan, który... No, który jest taką perełką i zdobyczą, można powiedzieć. No i udało mi się go znaleźć na minus 30% zniżce, ale ta zniżka akurat nie obowiązywała, nie dotyczyła tego sweterka. On wisiał gdzieś tak z boku i tam były takie naprawdę przepiękne rzeczy. Był taki skórzany, czerwony kombinezon, który niestety był na mnie troszeczkę za duży i bałam się go kupić z jednej strony, bo zwężenie jego wymagałoby takiej trochę precyzji. Pewnie udałoby mi się to zrobić, ale jakoś tak trochę się bałam. No i on też niemało kosztował, bo prawie 500 zł. Więc tutaj ta cena też trochę, nie to, że mnie przeraziła, bo to jednak jest rzecz vintage i była to rzecz taka skórzana, taka wyjątkowa. Ja byłabym w stanie zapłacić te pieniądze, ale gdyby był w moim rozmiarze, słuchajcie, bo naprawdę zachorowałam trochę na niego, ale wyszłam za to z przepięknym kardiganem, no, który jest śliczny. Od razu skojarzył mi się z moimi czekoladowymi kozakami, więc ten sweterek będę nosiła zamiast odzieży wierzchniej jesienią, dlatego że jest mega ciepły i na pewno w nim nie zmarznę. Też lubię takie rzeczy, bo on jest po prostu taki wyjątkowy i wygląda jak od naprawdę projektanta z wyższej półki, więc na pewno przykuwać będzie czyjąś uwagę. Kolejna rzecz to taki sweterek, również skład szlachety, mamy tutaj angorę i wełnę, dostałam go również od Ani. No i nie dość, że ma fajny skład, to pięknie pachnie, nie wiem w czym Ania go wyprała, ale jest cudowny, mięciutki i też bardzo mi się przyda, bo ja bardzo lubię takie rzeczy. Założyłam sobie do niego spódnicę, którą za chwilę Wam pokażę i też ją kupiłam w Sopocie, więc jakby nie patrzeć, sweter jest z Sopotu. No i tutaj, kochani, mamy perełki, mamy jakieś zdobienie w postaci takich koronek,
Bardzo mi się ten sweterek podoba, też na pewno mi się przyda. Jest zapinany tutaj na taki mały guziczek. Kiedyś miałam kolekcję takich sweterków, miałam przeróżne kolory, bardzo je lubiłam. One świetnie wyglądają, ale trzeba je traktować też bardzo delikatnie, więc ja nie polecam prania w pralce takich sweterków, tylko ręcznie trzeba je prać, ponieważ wszystkie mi się pokurczyły kiedyś, jak jeszcze nie wiedziałam, że nie wolno ich prać w pralce, słuchajcie. No i do tego jeszcze spódnica, do tego sweterka, taka zwykła tak naprawdę, ale biało-granatowa, więc ona też do różnych rzeczy będzie pasowała, prosta. Teoretycznie jest ona do zwężenia. Akurat tę spódniczkę kupiłam w bardzo dobrej cenie. Ona się załapała na 30% zniżkę i do tego wszystkiego ubrałam sobie takie szpilki, które tak naprawdę kupiłam dzisiaj w sklepie Ubieram u mnie w Łomży, ale ze względu na to, że wystąpiły w tej dzisiejszej stylizacji, to pokazuję Wam je od razu, są przepiękne. Kupiłam je nowe, jako nowe z metką, pochodzą z Bershki. Były jeszcze tutaj właśnie metki, jeszcze mam naklejkę w środku, którą muszę po prostu odkleić. Bardzo fajne i one są w rozmiarze 37, są na mnie trochę za małe, muszę to przyznać, i śmiesznie wyglądałam podczas nagrywania stylizacji, dlatego że nie umiałam w tym za małym bucie się odwrócić, ale ja mam sposób na za małe buty, już kiedyś Wam o nim mówiłam, to nie w dzisiejszym filmie. No i po prostu ja sobie je dopasuję, będą w rozmiarze 38, także nie ma problemu, ale one są świetne. Bardzo mi się ta krata podoba, tak jak mówiłam, nie każda krata do mnie przemawia, ale te buty są urocze i fajnie się w nich czuję. Także jakoś tak tutaj też się dopasowały do tej stylizacji, w tej stylizacji. No i dobrze, moi kochani, i teraz przeniesiemy się do lumpeksów. Może powinnam od tego zacząć, żeby najpierw pokazać Wam to, co było w sklepie, ale dobra, zaczęłam dzisiaj tak odwrotnie, czyli od stylizacji, teraz przeniesiemy się do sklepów, no i po kolei później Albert jakoś ten film do końca zmontuje. A ja tak naprawdę zapraszam Was, żebyście zostali do końca, bo myślę, że warto. Kolej? Czy wiedział? A nie, nie. Mówię, że to mimo nie... Co się dzieje? Już się nudzisz? Tak? Ojej, co to jest? Tam jest bułeczka dla ciebie. Fuj! Fuj? A nie zjesz już, ja wiem. To samo z myszką. Jeszcze tak zjesz. Dobrze. Idziemy, Julia. Ładne. Piękne. Właśnie coś tam obejrzę. Chcesz, to ja ci mogę nagrać. No. Daj mi ten. Thank you.
Kochani, jesteśmy w Sopocie, idziemy teraz coś zjeść, później już byliśmy na zakupach w 4 sklepach, a też wieczorem czeka nas fajny spa, relaks, także już nie możemy się doczekać. Hej! Patrzyłam. Oczywiście będąc w Sopocie i nie odwiedzić morza, to po prostu grzech chyba by był. Zobaczcie kochani, jaka piękna szafa w Sopocie. O, taka szafa to by Joannie się przydała. Wielka. Witajcie kochani, dzisiaj niestety wracam do domu, wracamy właściwie. Jest tak piękna pogoda, idziemy do najlepszej restauracji, właściwie takiej kawiarni, restauracji w Sopocie. I tam będziemy sobie za chwilę pić pyszną kawę, jakieś dobre ciacho zjemy i będziemy dalej jechać. Kawiarnia, do której idziemy, nazywa się Mamma Mia Cafe Sopot i naprawdę już czytałam wcześniej opinie o tej kawiarni, są naprawdę świetne, więc idziemy teraz sobie też tam coś z tego zamówić. Kochani, Sopot jest przepiękny. Przepiękny. Dobra. No, ale bardzo. Witajcie kochani, to jest moja wspaniała obserwatorka z Sopotu, to jest Ania. Dzięki Hej. Ani spędziliśmy wspaniały czas tutaj, na pewno jeszcze do niej wrócimy. Zrobiłyśmy sobie spa, zrobiłyśmy sobie maraton po lumpeksach, to też będzie nagrane. Ania jest fantastyczna i po prostu słuchajcie, ja jestem tak szczęśliwa, że mogłam Bardzo Anię cieszę, poznać. Słuchajcie. Bardzo się cieszę, że doszło do w ogóle naszego spotkania. To jest kobieta petarda, to jest kobieta petarda, to jest kobieta po prostu, słuchajcie, to wspaniały człowiek. Słuchajcie, powiem wam tylko tyle, że dziewczyny i Asia i Natalia to są dziewczyny super, normalne, więc naprawdę możecie swobodnie je zapraszać. Ja jestem też normalną dziewczyną, mam 3 dzieci, męża, prowadzę normalne życie i tak naprawdę powiem wam, że ona jeszcze lepiej wygląda w rzeczywistości i jest jeszcze świetniejsza niż na filmach. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No i dobra, pozdrawiamy was. Pozdrawiamy z Sopotu. Kochani, dziękuję wam tak naprawdę za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że też się zrelaksowałyście. Jak widzicie, obce kobiety zaprosiły nas na takie spa, na taki relaks i były naprawdę bardzo zadowolone, więc ja też czekam na wasze propozycje. Stąd też codziennie tak naprawdę co film wam o tym powtarzam. Już widziałam tam zaproszenie do Olsztyna, więc jak będziemy
mogły. Będziemy w takim kontakcie, słuchajcie, będziemy w takim kontakcie. Ja będę się do Was na pewno odzywała, czyli i do Olsztyna, i do osób z Olsztyna, i do osób ze Śląska, bo tam dużo zaproszeń już widziałam. Także będziemy sobie tutaj organizować takie spotkania, bo wiecie, ja muszę sobie też nocleg jakby zorganizować, dojazd, kwestia tego, czy z dziećmi, czy bez dzieci, czy na noc, czy nie. To jest, wiecie, takie sprawy organizacyjne. Ale wszystko czytam, wszystko wiem, także będziemy się na pewno widzieć. Moi kochani, dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. A ja bardzo serdecznie też chciałabym pozdrowić wszystkie wspaniałe kobiety, które poznałam w Sopocie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję Wam za to, że się zgodziłyście ze mną spotkać i poznać mnie. Pa, pa.